Bo słyszeliśmy chociażby w pierwszym czytaniu bardzo ważny moment z życia Jeremiasza, w którym on dzieli się, że słyszał o sobie, że jest na niego knuta jakaś zasadzka. Donieśmy na niego. Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wymrzemy pomstę na nim. W tych czytaniach, które przez te dni poprzedzające święte Triduum Paschalne mamy okazję usłyszeć przy różnych okazjach, odnajdujemy najpierw podobieństwo do tego, co się z Panem Jezusem wydarzyło. Na niego też faryzeusze i uczeni w piśmie uknuli intrygę, żeby skazać go na śmierć, żeby ta pierwsza z 14 stacji drogi krzyżowej mogła zaistnieć. Jeremiasz na kilka wieków przed tym wydarzeniem przeżywa podobną sytuację. Też czyhają na jego życie. Co potrafi powiedzieć w tym doświadczeniu? Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Zapamiętajcie to zdanie Jeremiasza. Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. I przyjrzyjcie się swojemu życiu. Chodzi o to, że to zdanie będzie prawdziwe, jeżeli będzie za nim szła także zażyłość z Panem Bogiem. I wtedy będziemy także mogli wołać słowami psalmu o to, że Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Czasami się gorzko rozczarowujemy, że wołamy o jakąś łaskę. Może ktoś z Was, kto jest tu obecny dlatego, że modlimy się za Waszych zmarłych, miał taki moment, kiedy usłyszał o chorobie, usłyszał o doświadczeniu trudności właśnie w przeżywaniu życia kogoś z Waszych bliskich zmarłych i wtedy wołał do Boga. I nie mógł dzisiaj zaśpiewać refrenu, że Pan mnie wysłuchał, bo zabrał kogoś bliskiego. I wtedy co się rodzi w sercu? Czy na pewno Pan Bóg jest? Czy na pewno wysłuchuje wszystkich próśb? Ale żeby z tą wątpliwością zmierzyć się na poważnie, to chciałbym Waszą uwagę i swoją również dla umocnienia wiary zwrócić na to, że w relacji są dwie osoby. W relacji nie chodzi tylko o to, żebyśmy potokiem swoich próśb chcieli Pana Boga zalać, żeby On wypełniał to, co potrzebujemy, ale popatrzmy z drugiej strony, że Pan Bóg już przez wieki kieruje do ludzkości, w tym także do nas. My się wpisujemy, żyjąc w XXI wieku, w tą sztafetę pokoleń, gdzie Pan Bóg zwraca się do nas z tym, żebyśmy święcie żyli, z tym, żebyśmy zadbali o przykazania, żebyśmy zadbali o to, o Jego pomysł na nasze życie. I czy czasem nie jest tak, że Pan Bóg mógłby być rozczarowany, widząc, jak Jego dzieci nie przejmują się tymi słowami? Wtedy jesteśmy podobni do tych, którzy dzisiaj w Ewangelii mówią do Jezusa, że bluźnisz. Wtedy możemy tak mówić, nawet niekoniecznie nazywając tak to tymi słowami, kierując się do Pana Boga w modlitwie. Ale zobaczcie, że jeżeli Pan Bóg nas zaprasza do jakiejś drogi, do tego, żebyśmy zaufali Jego przekazaniom, a my mówimy sobie w sercu, że mamy lepszy pomysł na życie, że przestarzałe są przykazania, że co tam może Pan Bóg o świecie wiedzieć. Mogą być takie myśli w sercu. Mamy więc takie pole walki swoiste. I to nie tylko w Wielkim Poście, choć teraz nieco mocniej, bo ważne święta przed nami, ale w życiu, w różnych momentach możemy się przekonać o tym, jak bardzo relacja z Panem Bogiem jest momentem zmagania. Z jednej strony zmagania o to, żeby rozgościły się Jego przykazania, Jego pomysły w moim życiu, a także ten moment, kiedy ja proszę w jakiejś intencji, kiedy ja mam pragnienie, aby wypełniło się wedle mojej woli. I tu mamy pewne zmaganie. Dlatego to zdanie: Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, zabierzcie wszyscy do serca, żeby ono stawało się prawdziwe. W jaki sposób? Żeby obok tego słowa, utwierdzenia go w sercu, szło pragnienie świętego życia, dostosowania swojego życia do Bożych pomysłów, do tego, co nam daje w Ewangelii, w przykazaniach. Bo On chce nas uczynić ludźmi szczęśliwymi, spokojnymi o swoją przyszłość, żeby moment śmierci każdego z nas, który nastąpi prędzej czy później, nie był momentem najtrudniejszym na świecie. To po ludzku będzie trudny moment, to przeżywamy żegnając naszych bliskich, ale może być lżej, gdy Pan jako potężny mocarz będzie z Tobą i ze mną. W różnych doświadczeniach, które teraz się dzieją, ale w tym najważniejszym. Bo warto patrzeć
na koniec naszego życia i dostosować do Niego całe życie, żeby nie przegrać życia. Życzę, żeby każdy z Was nie przegrał życia. Żeby rozgościło się Słowo Boże w Waszym życiu i nieważne z jakiego powodu dzisiaj tu jesteście. Czy właśnie dlatego, że modlicie się za swoich bliskich zmarłych. Czy wiernie jesteście tutaj każdego dnia, odkrywając wartość Eucharystii. Czy po prostu kończymy razem kolejny tydzień pracy. Albo właśnie piątek jako dzień w Wielkim Poście Nabożeństwa Drogi Krzyżowej sprawił, że pomyśleliście, żeby tu być. Nieważne z jakiego powodu, ważne, że Słowo Boże ma szansę się rozgościć choć trochę bardziej i żeby to zaufanie do Pana Boga wzrastało wraz z tym zdaniem: Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Drugim moim życzeniem jest to, obok Waszego świętego życia, by to słowo, to zdanie było prawdziwe w Waszym życiu. Żeby ono nie było tylko pustym frazesem, fragmentem z Księgi Jeremiasza, ale Twoim doświadczeniem, Twoim konkretnie. Żeby już nie oglądać na innych, czy ktoś ma większą wiarę niż moja, żeby to było Twoje zdanie. Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. O to się módlmy za siebie nawzajem, żeby to słowo stało się naszym doświadczeniem. Amen.